Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie hol zakupowy i hol zakupowy będzie z kilku sklepów. Będzie z Action, będzie z Netto, będzie ze sklepu rybnego, będzie hol zakupowy z Kauflandu, kilka rzeczy i chyba to wszystko. Także już Wam mówię i pokażę pierw te zakupy, które muszę wsadzić najszybciej do lodówki, a są to, dzisiaj wzięłam rybki. Rybki u nas były taki srebrzyk, już ofiletowane, to nie będzie chyba widać, no ale ofiletowane, bez łusek, bez wnętrzności i srebrzyk był u nas, już Wam mówię, był po 16 zł za kilogram. I była też, wzięłam flądrę, flądra bez głów, bez wnętrzności, takie dość duże te flądry były i one były po 30 zł za kilogram, 29,90. Także to już chowam do lodówki. O. Dobra. Następną rzeczą, którą schowam do lodówki i to nie pamiętam ile to kosztowało, to był taki ser Gouda w takie drobniutkie plasterki. Wzięłam i stek normalnie kosztowałby 21 zł, ja za steka dałam 8 zł, bo był z naklejką. Zawsze biorę, bo mój mąż lubi. I to idzie do lodówki od razu. Tak. Resztę może troszkę poczekać. Teraz tak, w Kauflandzie będzie to kawa Jacobs, taka premium, nie pamiętam ile ona kosztowała. Od czasu do czasu po prostu lubimy taką. Do tego dwa razy piasek dla kota. On jest, to jest podobny piasek jak jest w Biedronce. Dwa razy wzięłam, zobaczymy jak ten mi się sprawdzi. Także jak się sprawdzi, jaki on będzie, powiem na kanale Artur i Becie. Jak ten piasek mi się sprawuje. W Netto wzięłam takie po 7 zł do prania biustonoszy w pralce. One mają tu siateczkę, o, że można włożyć 2-3 sztuki, tak, biustonosza. A tutaj mają po jednej stronie taki plastik i po drugiej stronie plastik, także o, one się fajnie po prostu piorą. W tym zawsze używam do prania właśnie w pralce. Takich siateczek. Po 7 zł są. W Netto. W Netto wzięłam sobie też takie figi. Po 15 zł były siwe i takie. Były różne rozmiary do 4, od Eski do 4 razy XL. O, i drugie różowe i czarne. Fajnie w takie, o, paseczki. Bardzo cieniutkie, to nie są z takich tych grubych, nie, takich na teraz. 15 zł dwie pary w komplecie, także za te dam 30 zł. Wzięłam też takie sobie leginsy, tak, XL-ka rozmiar. Były czarne i taki ładny, nie wiem jak to kamera odda. Ale on jest, tutaj jest metka wszyta, ale on jest taki ładny, naprawdę taki ładny kakaowy kolor. Czy to brąz, czy to kakao, ale taki naprawdę ładny. One są, tutaj jest szef, ale tu z przodu, i nie wiem czy to będzie widać, ani tu z tyłu na pupie nie ma. Jest zszywane, tylko są one tutaj w kroku. I fajne, bo są takie naprawdę trzymające wszystko, jak ja to mówię, w ryzach. Długie. Długie, po drugiej stronie jest coś takiego, tak wykończone. O. I one są po 15 zł. Są dwa rozmiary. S-ka i łamane na L-ka i L-ka łamana na XL-ka. I tak jak mówię, taki ładny brąz, naprawdę ładny i czarne są. Też. Bardzo przyjemne w dotyku, rozciągliwe. 15 zł. Po 2 zł były w Netto ziemniaki. To wzięłam.
w netto 7 zł 19 groszy, dwa razy puszka z paróweczkami. 4,19 sól morska drobnoziarnista do solenia kilogram. Sól morska kamienna, niejodowana jeszcze do przetworów, bo to mi się zawsze w domu przydaje i ona kosztowała 2 zł z czymś, 2,50 czy jakoś tak. W netto wzięłam też flaczki, ich jeszcze nie próbowałam. Kosztują 10 zł. Zobaczymy, jakie będą w smaku, nie wiem, nie próbowałam. Jak wypróbuję, na pewno powiem smak na kanale Artur i Becia. W najbliższym czasie, bo na pewno wypróbuję. Za chyba niecałe 3 zł zupa fasolowa, jedna. Po 2,50 była przyprawa do ryb, bo przecież rybki będą. Wzięłam taką przyprawę i cytrynowy łosoś w ziołach, też doprawię taką przyprawą. To te przyprawy były po 2,50, po 5 zł i 20 groszy dla Majuni takie przysmaczki. Wzięłam takie i wzięłam jeszcze za 7,50 takie filety z kaczki. Tu jest ich 10 deko. Także jeszcze takie dostała przysmaczki. Dwa, niecałe 3 zł groszek konserwowy. Tu jest go chyba 400 gram, tak? Były dzisiaj w promocji, troszkę taniej, chyba po 3 zł, dwa przeciery małe pomidorowe, 190 gramów. Po 15,50 za kilogram była pietruszka, 15,50 za kilogram. Po tyle była pietruszka, jeden sos grzybowy za 2 zł 20 groszy. Tak, i to Wam jeszcze pokażę, to było w takim sklepie cukierniczym, wziąłam takie bułeczki nadziewane Boże, tymi jagodami, 31 zł kilogram, ale są bardzo pyszne, takie delikatne. Jest teraz tak gorąco, że nie będę po prostu zapalać piekarnika. Później w Action kupiłam za 4,30 taką tackę. To jest drewniana, ona będzie po prostu na, do zdjęć. Także to mi się przyda do zdjęć. Tak. Pierwszy raz wzięłam tabletki do prania. One kosztowały 15 zł. Tak, 15 zł 20 tabletek do prania. Nie wiem, nigdy nie miałam. Może ktoś z Was miał, to podpowie co i jak. Pokażę Wam oczywiście, jak w środku wyglądają. O, już Wam pokazuję takie do prania kolorowego. Wzięłam do wypróbowania, nie miałam, tak jak mówiłam. Wzięłam też 44 tabletki po 15,90 do zmywarki. Tych też nie miałam, zobaczymy. I już Wam pokazuję, jak one w środku wyglądają, te. A nie, te chyba miałam, albo miałam bardzo podobne. Coś takiego. O. Albo miałam podobne. I dzisiaj był, bo któraś z Was polecała, był żel do zmywarki, do mycia naczyń. Wzięłam, on kosztował 12 zł i niby tu pisze na 36 myć. Wiem, że któraś z Was polecała i mówiła, że naprawdę jest dobry. No to mówię, to spróbuję, bo wcześniej patrzyłam za nim, ale nie było. Także to po 2 zł ja biorę takie 5-litrowe małe jakby reklamóweczki 5-litrowe, to mi się też zawsze przydają. Tu jest 5 litrów, 2 zł i tu jest 30 sztuk, więc nie jest drogo. Takie woreczki, takie zamykane, 27 sztuk, nie, 27 cm na 30, 3 litry 60, 20 sztuk i one kosztują chyba niecałe 5 zł, czy 5 zł z czymś, jakoś tak. Tak, jakoś tak one kosztują. No, około 5 zł, dobrze mówiłam. 5 zł, o, patrz, jeszcze mi się zapodział. 5 zł był papier w netto, po 5 zł. To też było w
Action. 24 zł, kapsułki do prania 30 sztuk. Tych jeszcze też nie miałam i z chęcią wypróbuję. Tak. I za 13 z chyba z groszami kupiłam taki, to jest szklane, takie grube szkło. Będzie bardzo ładnie wyglądać na stole właśnie z jakimiś ciastkami, uważam, z cukierkami, na winogron. Też będzie ładnie wyglądać i to naprawdę nie było drogie, bo to chyba niecałe 13 zł, tak. Niecałe 13 zł kosztowało. Bardzo ładnie będzie wyglądać. Także coś takiego. I nie jest to malutkie, bo to jest takie dość spore. O. Tak. I z Dino to chciałam wam pokazać, bo weszłam i było kilka, oni tam zawsze mają nowości, co chodzi o galaretki. Były takie fit galaretka, nie zawiera cukru, smak kiwi, wzięłam jedną. Budyń o smaku bananowym, bez glutenu, bez dodatku cukru. Wzięłam, zobaczymy. Następna to jest też z kiwi. Strzelający owocowy kubek. Tego też nie miałam. I też spróbuję, zobaczymy co to jest. Piszę tylko, dodaj zimną wodę ze strzelającym cukrem. No zobaczę. I też właśnie galaretka ta fit, nie zawiera cukru. Odpowiednia właśnie, one są odpowiednie dla diabetyków, tak jak zawsze. Tutaj jest truskawkowa. Lubię takie, bo wtedy galaretki, bo wtedy ja sobie słodzę, nawet jak robię ciasto jakieś takie, ja sobie po prostu dodaję dużo mniej cukru. I bardzo często właśnie w Dino właśnie są takie galaretki różnosmakowe właśnie, bezcukrowe. I to by było na tyle. Jak wam się haul zakupowy podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa!